Witam serdecznie. Chciałem pokazać, w jaki sposób możemy wykorzystać grecki jogurt, proszę Państwa. Jest różnica od Polski oczywiście, jest bardzo gęsty, proszę bardzo. I robimy taki fajny deser bardzo szybko. Używamy figi, morela i śliwki, jak widzimy. I oczywiście tutaj mam pita śmietana, już wcześniej trochę pracowałem na to. Mamy sos truskawkowy i oczywiście miód. Jest bardzo proste. Pierwszy musimy ukroić nasze owoce suszone. Które one są bardzo zdrowe. Wszystkie wiemy, tylko czasami zapomnimy. Ukroimy jak chcemy duże, jak chcemy możemy mały kawałek oczywiście. Robimy trochę mniejsze. To jeszcze jeden. Mieszamy później śmietanę z jogurtem. I oczywiście damy też dodatkowo środku nasze ukrojone owoce suszone. Proszę bardzo. I figa. Ukroję jeszcze dwa kawałki, dlatego są małe te figi. I teraz śmietana mamy tutaj ubite. Muszę układać razem z moim jogurt. Proszę bardzo. I mieszamy dokładnie razem z jogurtem. Proszę Państwa, jogurt jest bardzo zdrowy. Jeden na mój ulubiony deser jest jogurt. Możemy w różny sposób wykorzystać. Teraz robimy to coś tam deser. Później pokazuję Was, jak można zrobić oczywiście tzatziki. Możemy robić różne sosy, które używamy do grillowania. Tylko ten jogurt nie możemy bardzo ostro mieszać, dlatego później będzie jak mleko. Już jest gotowe. I teraz układam moje suszone owoce. Proszę bardzo. Mieszam delikatnie. Ale chcemy dać trochę smak słodkości i damy miód. Na tej ilości dwa duże łyżki są potrzebne. I mieszamy dokładnie, delikatnie jogurt, owoce suszone, śmietana. I już nasz deser jest gotowy. Proszę Państwa, ja muszę pokazać, w jaki sposób możemy dekorować. Oczywiście grecka kuchnia nie jest ważna dekoracja. Najważniejsze jest smak i towarzystwo. Tutaj mamy kółko. I później zostawię około 10-15 minut w lodówce i będzie już gotowy. Zapraszamy naszych gości na fajny deser. Już po 15 minutach. Nasze drosseroспираz mąż jest po grecku i po polsku jest chłodna pokusa. Już mamy gotowe. Wylewamy nasze sosy. Robimy trochę dekoracji. I oczywiście nie zapomnimy o mięta, który bardzo pasuje. O. Delikatnie. I nasz deser jest gotowy. Życzę wszystkich smacznego i bardzo, bardzo słodki deser.